Politycy wszyscy zaczęli się obrażać. Ja wiem, możecie powiedzieć, że to nie jest nowa rzecz, przecież politycy wszyscy od zawsze się obrażają. Nie do końca. To oczywiście, obrażają się, ale nie w tak bezpośredni i dziwny sposób, a co więcej, nie w ramach swoich własnych partii politycznych, bo Ziobro zaczął obrażać się z Morawieckim. Okej, nie ta sama partia, ale wspólny rząd. I to w sposób tak bezpośredni, że jest to aż rażące. PSL-u nawzajem sobie nie ufają i trochę się obrażają. Porozumieni jak Rounia tak się obrazili, że się rozpadli. Nie wiem, czy widzieliście, ale byli przez chwilę razem ze sobą, a już nie są. Zaraz. A na to wszystko jeszcze przychodzi Bambik. To okej, to jest akurat, wiecie, dwie różne partie się obrażają, ale i tak ktoś nazwał kogoś Bambikiem w poważnej politycznej dyskusji. Jesteśmy w Polsce. W tym filmie porozmawiamy o tym, co się dzieje właśnie w polskiej polityce, bo dzieje się dużo zabawnych rzeczy i ewentualnie niektóre z nich przeanalizujemy, ale też bez przesad. Więc bez zbędnego przedłużania stawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miła, wy będziecie widzieć nasze filmy. Dlatego serdecznie zapraszamy naszego patrona i dziękujemy naszym patronom za to, że nas wspierają i lećmy do materiału. Zacznijmy od imby, która dzieje się między Morawieckim a Ziobrą, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa imba. Morawiecki w którymś momencie zasugerował, że ta reforma sprawiedliwości, co to miał Ziobro zrobić, to taka nie do końca udana i chyba Ziobro musiałby się wziąć trochę do roboty. I oczywiście tam wypowiedź była medialna, nie to, że powiedział mu to w twarz, tylko powiedział to przez media, co będzie punktem wspólnych wszystkich wypowiedzi, o których będę teraz mówił. Bo Ziobro poczuł się ewidentnie wywołany do tablicy i stwierdził, że Morawiecki to w ogóle nie ogarnia polityki z Unią Europejską i oni stracili suwerenność właśnie przez niego i że on podpisał jakieś umowy, które no właśnie zgadzają się na tą praworządność i zabrał Polsce suwerenność najbliższe lata i nie skonsultował się z nikim. I to jest w całości jego polityka, która jest tragiczną porażką i Morawiecki w ogóle przeproś i nie wiem, uciekaj stąd, no B. To jest całkiem mocna wypowiedź, jak na ministra, przypomnijmy, w rządzie premiera, czyli tak teoretycznie, bo w Polsce to nie działa z jakiegoś powodu, znaczy z oczywistego powodu, nie działa to, że to jest jego podwładny teoretycznie, nie? On tak w mediach na niego wlatuje w ten sposób. Więc Morawiecki co zrobił? Odpowiedź A. Użył swojej władzy i tego, że jest prawdziwym politykiem i zdymisjonował Ziobrę. Opcja B. Wytoczył mu całkowitą wojnę, używając do tego wszelkich możliwych zasobów i absolutnie pokazując swoją dominację na scenie. Czy opcja C. Użył przysłowia, żeby się odgryźć. Stwierdził on kompetentnie w kolejnej już wypowiedzi medialnej, bo tak się przerzucają teraz, że krowa, która dużo muczy. Muczy? Miałczy? Nie, miałczy nie. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. Szanowni Państwo, ja część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego starego polskiego przysłowia: krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. To jest poważna odpowiedź, to są poważne rzeczy, to jest poważna polityka. Mówimy przecież o człowieku jednej z najważniejszych osób w państwie i o Morawieckim. Znaczy nie, w sensie mówimy o dwóch ważnych politykach, którzy właśnie przekrzykują się na przysłowia, bo oczywiście właśnie to było clue tego, co Morawiecki powiedział, tak, że ta krowa ma dużo muczy, mało mleka daje, że wziąłby się za tą sprawiedliwość, co on tam obiecał, że system sprawiedliwości leży na ziemi. A poza tym, jak on słucha Ziobry, to on ma wrażenie, że my z 5 razy w roku tracimy tą suwerenność, a przecież my jesteśmy najbardziej suwerenni w historii, w ogóle jest git. I w ogóle to on mógłby się troszeczkę odczepić od niego, ja proszę bardzo mnie zostawić. Tak więc potężna odpowiedź. Ziobro stwierdził, że też musi w tej sytuacji odpowiedzieć, oby się dziwił. I stwierdził, że on by zapraszał Morawieckiego jednak do bardziej takiej poważnej debaty i dyskusji. Szybko się zebrali na takie postanowienia, żebyśmy porozmawiali o kieszeniach Polaków, bo to jest kwestia ważna. Czyli w przeciągu jakby jednej małej spiny medialnej między Morawieckim a Ziobrą wyciągnięte zostało, że system sprawiedliwości leży, coś czym PiS się chwali, że wyszło super. Że relacje z Unią Europejską leżą, coś czym PiS się chwali, że jest super. I że kieszenie Polaków leżą, właściwie w sensie są płytkie. Coś czym PiS się chwali, że tak nie jest i że Polacy są bogaci. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy pewne wrażenie, że te spory medialne mogą nie pomagać PiS-owi w kontekście przyszłych wyborów. Rzuci się pytanie, czemu to robią. Odpowiedź pierwsza jest taka, że się bardzo nie lubią, ale dwie strony mają tutaj takie swoje narracje. Widzicie, Solidarna Polska puszcza w świat taki przekaz, że Morawiecki szepcze Kaczyńskiemu do ucha, żeby Ziobro nie mógł startować w następnych wyborach. Znaczy, że nie chcą po prostu go na swoich listach i że to jest wielki plan Morawieckiego, który tam knuje delikatnie i cały czas mówi właśnie Kaczyńskiemu, gra sondażami, pokazuje, że Ziobro nie ma szans, że trzeba się go pozbyć i w ogóle, bo się strasznie nie lubią, to Morawiecki zawsze te spory zaczyna, on był pierwszy, to jest jego wina, a oni jako ziobryści tylko odpowiadają, bo są wywołani do tablicy i muszą. To jest narracja jednej strony. Druga strona ma narrację, że suwerenna Polska tak naprawdę jest bardzo antypisowa. To znaczy wytworzyło się tam duże środowisko antypisowe, które bardzo namawia Ziobrę na to, żeby Ziobro sam wystartował w wyborach i to oni podjudzają. Podobno już w trakcie konwencji Ziobro miał ogłosić, że wystartują sami, ale tego nie zrobił, ugiął się i tak dalej. Obie opcje wydają nam się możliwe i wiarygodne. Ale w tej dyskusji często pojawia się pytanie, czemu po prostu Kaczyński nie odetnie już Ziobry, nie odetnie suwerennej Polski, no bo przecież jakby ewidentnie, to jest, wiecie, partia z zerowym poparciem społecznym, dosłownie prawie że zerowym poparciem. No tak, to jest dobre pytanie. I oczywiście są klasyczne argumenty. Argument pod tytułem: będzie bratobójcza wojna na prawicy, jeśli oni osobno pójdą do wyborów. To jest oczywiście jedna opcja, ta najpopularniejsza. O tym oczywiście, że nie chcemy mieć kogoś bardziej na prawo i to miało być takie zabezpieczenie przed Konfederacją, oni zgarniają ten antyunijny elektorat, bla 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 bla, dużo argumentów. Ale takim, który obecnie chyba wychodzi na pierwszy plan, jest to, że zauważcie, że jednak ta większość sejmowa, to jednak ona, mimo tego, że jest taka wątpliwa obecnie, to jednak jest.
przecież niedawno była cała ta afera, że PiS chciał wywalić z Komisji Sprawiedliwości ludzi Ziobry, bo mieli do przegłosowania ten projekt w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, który ma gdzieś tam na koniec dnia odblokować Polsce KPO. Ludzie mówili, że ojej, dobra, trzeba odwołać Ziobry, bo oni będą przeciw, będą nam tutaj bruździć, a tymczasem ten projekt w ogóle przeszedł. W sensie nie odwołano tych ludzi, nie udało się tego zrobić, a projekt przeszedł właśnie przez komisję. Ewidentnie no ci ludzie Ziobry jednak nic nie zrobili, więc no gdzieś tutaj jednak na koniec pokazuje nam się opcja tego, że z tym Ziobrą da się jakoś dogadać, da się z nim jakoś negocjować, albo on oczywiście czeka jeszcze, żeby wypalić jakąś rakietę, to jest inna opcja. A propos rakiet, jesteśmy ciekawi, co z tymi Mazurami, ale nie mamy pojęcia jeszcze, więc nic o tym nie mówimy. No, ale na razie Ziobrzyści tutaj oczywiście krzyczą i kłócą się z Morawieckim, ale w kontekście głosowania byli grzeczni, więc też no to coś pokazuje. Przy tym jeszcze Budka, podkreślamy Budka z PO, więc tak trochę wiecie, mniejsze zaufanie, ale ma swoją teorię o tym, że on wie o co najmniej jednym miejscu, w którym Ziobro ma bezpośrednio haki na ludzi PiSu i tak naprawdę on tych haków ma bardzo dużo, więc Kaczyński nie może się go tak po prostu pozbyć, bo Ziobro wtedy wykorzystałby wszystkie dostępne narzędzia, żeby PiS dojechać. Tu warto przypomnieć, że faktycznie Ziobro robi sobie zabezpieczenie na potencjalne dojście opozycji do władzy w kontekście mieszania w prokuraturze. Co może się też odbić na PiSie w którymś momencie losowo, ale to zobaczymy. Ale no to się jeszcze wszystko okaże. Zejdźmy z tego, bo są ciekawsze tematy. Mateusz Morawiecki został nazwany przez Donalda Tuska Bambikiem. Poważny polityk, o europejskiej przeszłości, człowiek, który rządził tym krajem i tak dalej. Twierdził, że wyzwie obecnego premiera Polski od Bambików. Wiem, że wszyscy o tym wiecie, wiem, że wszyscy to słyszeli, to się poniosło w internecie. I to jest ten moment, w którym przeważnie my mówimy wam, no tak, ale teraz zastanówmy się nad tym z perspektywy politycznej, co to zmienia, co to wnosi, nie. Nie, nie będziemy tego robić. To nie ma sensu, nie jesteśmy w stanie. Donald Tusk nazwał Bambikiem Morawieckiego. To bierze z zaskoczenia. W sensie to nie jest obiektywnie śmieszne, ale to bierze z zaskoczenia. My naprawdę zastanawiamy się nad tym, jak mogło do tego dojść i po co do tego doszło, co ważniejsze. I chyba nie chcemy marnować więcej czasu na tłumaczenie tego i przejdziemy do następnych tematów, które są trochę ważniejsze i ciekawsze, ale musimy powiedzieć, że w tym wszystkim najbardziej bawiło nas nie to, że to się stało, tylko to, jak poważne gazety i poważne portale próbowały tłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał, czym jest Bambi. My jakoś super dużo Fortnite'a nie graliśmy, nie? Dla jasności. Nie jesteśmy aż tak młodzieżowi. I rozumiem, że ktoś może nie rozumieć jakiegoś pojęcia. Zacytuję. Rzeczpospolita. Uwielbiamy Rzeczpospolitą, ale... Zacytuję. Znaczenie słowa Bambik. Słowo Bambik pochodzi oryginalnie ze świata gry Fortnite, sieciowej strzelanki TPP, Third Person Perspective, z perspektywy trzeciej osoby, myślnik, redakcja. Zamykamy nawias. W której Bambikiem gracze określają początkującego gracza, którego można poznać m.in. po tym, że korzysta z podstawowego wyglądu bohatera gry, w nawiasie to tak zwana skórka, myślnik skin, zamykamy nawias. Z czasem znaczenie tego słowa rozszerzyło się i zaczęło obejmować osoby uznawane za nieudaczników. W ostatnim czasie na TikToku popularny jest trend polegający na nagrywaniu filmów z podłożonymi do nich słowami ha ha ha, ale z ciebie Bambik, nie masz fałdolców, nie wyzywajcie mnie od Bambików, po prostu nie mam fałdolców. Fałdolce, o których tu mowa, to waluta używana w grze Fortnite, wykorzystywana do zakupu m.in. nowych skórek. W cudzysłowie skórek. No my jesteśmy tylko ciekawi, czy w środku redakcji, w której to było pisane, redaktor poważny, wiecie, poważny redaktor, tańczył tańce z Fortnite'a, pisząc, nie wiemy, w sensie niesamowite. Chcemy wierzyć, że tak, chcemy wierzyć, że tak. Fortnite na salonach polskiej polityki, Donald Tusk dużo czasu spędza z wnukami, ewidentnie. Jakby leci, leci grubo. W sensie, mamy nadzieję, że nie zacznie używać innych słów, którego wnuki mogą używać, żeby mówić do ludzi w grach komputerowych, bo to może się gorzej skończyć? Ale zobaczymy, zobaczymy. Przejdźmy dalej. Kto obraża kogo? PSL obraża PSL. To nas akurat nie dziwi, musimy przyznać. PSL obrażając PSL to jest całkiem taka standardowa rzecz w rzeczywistości. Ale tym razem za obrazami idą czyny. PSL stwierdził, że zrobi rzecz. Rzecz ma polegać na walce ze spadochroniarzami. Spadochroniarz to taki człowiek, nie, za dużo definicji się naczytałem, za dużo definicji ludzi. Ogólnie to taki koncept tego, że politycy po wyborach sobie nagle zmieniają partie polityczne, zmieniają barwy i w ogóle krzyczą. Teraz zawsze byłem z wami, zawsze byłem z wami, team zieloni. Po czym przychodzi team czerwony i mówi, ej, patrz, spółka Skarbu Państwa, nie będzie Orlen pod kolor, bo ona jest czerwona i ty też możesz być. I on mówi, o, jestem czerwony, jestem czerwony. Dla jasności to nie było nawiązanie do SLD z tymi czerwonymi, to w ogóle nie dochodzi. No nie wiadomo, problem polega na tym, że faktycznie politycy to robią, a w kontekście następnych wyborów, które mają być bardzo brutalne i jako, że różnica może być minimalna, no to prawdopodobnie ten precedens, jeśli faktycznie wiecie, jakaś opcja polityczna, opozycja albo PiS wygra z jakąś małą różnicą głosu, tam walka o każdego posła będzie kosmiczna i stawki będą wysokie, więc PSL stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić, tak zapobiegawczo. I jako, że nie ufa swoim posłom ewidentnie, nawet to szanujemy, musimy przyznać, my się nie dziwimy, też byśmy nie ufali posłom PSL-u, w żadnej innej partii też, ale PSL-u, będąc zarządem w PSL-u, w szczególności chyba, bo jaka partia tacy posłowie, nie wiadomo z kim w koalicję wejdą, to jest zawsze płynny temat, stwierdzili, że trzeba się jakoś zabezpieczyć. I Kosiniak-Kamysz powiedział, że dobrowolnie, gdzie dobrowolnie jak chcesz kandydować, to chyba trzeba się wykazać bardzo dobrą wolą, tak to rozumiemy? Będzie trzeba podpisać, jeśli chcecie kandydować z list PSL-u, taki dokument u notariusza, który mówi, że no jakbyście tak gdzieś tam zmienili sobie partię w trakcie jak rządzicie, a byliście wybrani z naszej listy, to tak bańkę nam wisicie. W sensie nie nam, zapłaćcie ją Caritasowi, albo zapłaci ją Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Widzimy, co tu zrobiłeś, Kosiniak. Bardzo tak, bardzo sprytnie, bardzo nie można się przyczepić, tak? Caritas i Wielka Orkiestra? Sprytnie, sprytnie. No i musicie im zapłacić ten milion, no bo wy chcecie tutaj zmieniać opcję, nie? No i
i tak jakby wiecie, są grillowani trochę z tym pomysłem na takim poziomie. To chyba nielegalne, bo w Polsce jest mandat wolny, który jest przeciwieństwem mandatu niewolnego, co już tłumaczyliśmy kiedyś na tym kanale. Bardzo profesjonalne, politologiczne terminy. Ale w każdym razie, no polski parlamentarzysta jakby trochę nie jest uwiązany tym, że nie odpowiada tak bezpośrednio za swoje obietnice, etc. Teoretycznie zawsze może zmienić zdanie, to nie jest nielegalne i tak dalej, więc tak na 90% im to uwalą w sądzie jakimkolwiek, gdyby to się stało i chcieli to wyegzekwować, więc brzmi to trochę populistycznie, aczkolwiek no może ma wzbudzać jakieś takie poczucie, że właśnie PSL chce tak do tego podejść, albo ma też wzbudzać strach w posłach, żeby się bali zmienić tę ofertę, bo to w ogóle nie jest tak, że jeśli będzie brakowało jednego człowieka, do tego, żeby któraś strona sporu politycznego, w tym przypadku akurat PiS, nie, no bo PiS by musiał kraść, że PiS nie zaoferuje więcej niż milion, żeby takiego człowieka ściągnąć, na pewno to jest niemożliwe. To by się nie mogło stać w rzeczywistości, jesteśmy przekonani. Powiem już fakt tego, że tak na 99,9% to w ogóle by się nie zadziałało. Nie? Bo byłoby nielegalne od początku. No ale PSL jest na etapie nieufania sobie wewnętrznie i trochę obrażania się. Mamy nadzieję, trochę to podpięliśmy na siłę, ale zaufajcie nam. Ale teraz pójdźmy w stronę kogoś, kto niekwestionowanie się obraża. Agrounia i Porozumienie. Gdybyście nie pamiętali, Porozumienie to jest ta partia, co kiedyś była z PiS-em, a teraz już nie jest z PiS-em, bo wywalili tą partię z PiS-u i odcięli sobie kawałek bielanistów tak zwanych. I była to partia Jarosława Gowina. A, no i Gowin został w którymś momencie zastąpiony przez Srok. A Agrounia to taka partia, która trochę chciała być starym PSL-em, trochę samoobronną, taka bardzo rolnicza, bardzo rolniczo nastawiona. Mają dużo ciekawych postulatów, no ale w każdym razie tam jest Kołodziejczak, który, nie wiem, rzucał telewizorami, znaczy kazał rzucać telewizorami i tak dalej, i tak dalej. Też ciekawe rzeczy się działy. Ważne jest to, że te obie partie mają poparcie gdzieś w okolicach, nie wiem, 0%. Więc stwierdziły, że w którymś momencie, jak się połączą, to będą miały dwa razy 0%, to jest fajne. Więc zapowiedziały hucznie, że wejdą w koalicję i zrobiły szum na jakieś 20-30 minut. Oczywiście o nich zapomnieli, bo trochę tak to działa w tym momencie. Ale oni stwierdzili, że chyba do siebie jednak nie pasują, bo to nie jest jednak dobra miłość i trzeba znowu zrobić to sobie głośno, więc się rozpadli teraz. Ważne dla polskiej sceny politycznej. Ale co ciekawe, jak przy dobrym rozstaniu, no zaczęła się szukanie winnego, no bo Porozumienie twierdzi, że oni się rozstali z Agrounią, bo różnice programowe i tak dalej. Agrounia twierdzi, że nie, chwila. To nie oni zerwali z nami, to my zerwaliśmy z nimi. Ale żeby podbić przekaz i nie zostawić tego tak na takim poziomie niedomówień, to Kołodziejczak stwierdził, że czas wyjść i jakby powiedzieć, jak sytuacja się ma. I tu przechodzimy bezpośrednio do obrażania, bo Kołodziejczak, nie wiemy sobie trochę jak to działa, ale stwierdził, powiedział jakby o swojej partii, że my jakby nie jesteśmy chłopami pańszczyźnianymi, my tutaj nie będziemy pracować na kogoś, ci liberałowie wredni, oni by chcieli na naszej pracy, na naszej krwawicy, po prostu sobie tutaj zrobić rzeczy i wejść do Sejmu. I my tutaj wypracowujemy nasze 0% i oni myślą, że nam z tego 0% mogą dołożyć do swoich 0% i sami wejść. I to jest skandal. My pracujemy ciężko nasze 0%, my go nie oddamy za nic. Więc zaczął obrażać Porozumienie i jest głuchy na pytania o to, a przepraszam, bo ty jakby dowiedziałeś się teraz, w sensie dwa miesiące temu to oni byli tak innymi ludźmi, bo nie, bo to w pracy musiał wyjść, że się nie dogadujemy. Wtedy pojawiamy się my z pytaniem, ale przecież mówisz, że nie pracowali. To jak wy się dowiedzieliście, że wam się praca nie lepiej, jak oni nie pracowali? Mogliście prosić, żeby pracowali na przykład. Ale Kołodziejczak już na to nie odpowiada. Pewnie dlatego, że krzyczymy w komputer, nie telewizor, więc mamy trochę mniejszą siłę przekazu. No ale pozostają głusi. I teraz znowu, jakie to ma znaczenie dla polskiej polityki, bo to jest bardzo ważne. Odpowiadamy żadne, bo obie te partie mają 0% poparcia. Należy na to patrzeć trochę bardziej jak na takie reality show? Mamy wrażenie w tym momencie? No chyba, że któraś z nich nas zaskoczy i wykręci szalony wynik 2% i wtedy może coś zmieni. A mamy pewne wątpliwości. Więc tak jak mówimy, w polityce obecnie wszyscy się obrażają. Zdecydowanie najciekawszym jest obrażenie się Ziobry i Morawieckiego, aczkolwiek no najwięcej punktów za styl zgarnia Tusk ze swoim bambikiem, bo to jest, no nie spodziewalibyśmy się tego. PSL obrażający sam siebie jest całkiem zabawny i Agrounia, która z Porozumieniem się tak poobrażali, że się rozstali. No to jest też takie najbardziej, byłoby najbardziej znamienne w skutkach, ale powtarzam 0%, więc ciężko. A żeby wiedzieć, kto się jeszcze w polskiej polityce obraża i kto się jeszcze w zagranicznej polityce obraża i co się w ogóle dzieje w polskiej zagranicznej polityce, zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. Nasz Instagram jest tutaj, tam też serdecznie polecamy, newsy na bieżąco. My dziękujemy serdecznie naszym patronom i zachęcamy do zaczynienia naszego Patronite'a. I co, staramy się starać dla was. Cześć. A, niech mi się wyłączy.